Dzień dobry, moje drogie bliźnięta wagi i wodniki. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie do czytania tygodniowego. Zaczynamy od bliźniąt. Czasówkę znajdziecie w opisie poniżej. Moje drogie bliźnięta, zatem Wy w tym tygodniu, jak się pokazujecie, trzy buławy bliźnięta chcą ruszyć do przodu, przed siebie jakiś progres wypracować, ale też w trzech buławach dla mnie to jest taka energia, w której my wizualizujemy to, czego pragniemy, nasze oczekiwania. Mamy zrobione plany, chcemy ruszyć przed siebie. Czasami to wymaga od nas, powiedziałabym, trochę cierpliwości, też trzeba mieć tego świadomość, żeby właśnie to, co zwizualizowaliśmy i te działania, które zainicjowaliśmy, żeby one przyniosły nam rezultat, więc miej cierpliwość. Natomiast no, trójka buław mówi o Twojej silnej pozycji, o tym, że jakby ruszasz z odwagą przed siebie, więc dużo fajnie i to w rezultacie przynosi Ci radość i spełnienie. Więc cokolwiek sobie planowałeś, drogi bliźniaku, w którąkolwiek stronę chciałeś ruszyć, cokolwiek robiłeś wcześniej, tak, żeby tutaj się znaleźć, już tylko oczekiwać, aż to do Ciebie przypłynie, to rzekłabym, tak, to jest dobry pomysł. Kontynuuj w każdym razie, bo słońce przynosi jakby sukces, jak dla mnie, w tym momencie. Wyzwanie, siódemka kielichów, co wybrać, na czym się skoncentrować, za dużo do wyboru w ogóle, co będzie dla mnie najlepsze. Daj sobie czas, wiesz, żeby się dowiedzieć, co kryje się pod tymi możliwościami, a zobaczmy, jaka jest wskazówka świat. Znaczy, masz wybierać to, co sprawia Ci przyjemność, masz wybierać to, co doprowadza do tego, że osiągasz sukces. Ten, który sobie zaplanowałeś i ten jakby w który włożyłeś swoją energię, pracę i czas. Wszystko inne może poczekać. Trochę tak się pokazuje. Sytuacja tygodnia. Królowa buław, moje drogie panie. Piękne bliźniaczki. Piękne. No bogini wręcz, powiedziałabym. Bardzo mocno odważna osoba, taka niemarnująca energii, dlatego wszystko inne może poczekać być może. To jest ważne, żeby to, co się będzie działo, było zgodne z Twoją wizją, z tym, czego Ty chcesz, żeby tutaj osiągnąć sukces, bądź ruszyć do przodu. Więc co z tego wyniknie? Magik, to Ty. Kreacja, tworzenie. Bardzo ładne czytanie, w ogóle bardzo krótko, jakby szczerze mówiąc, bliźnięta, bardzo przejrzyste macie czytanie. Chyba najkrótsze to będzie czytanie tygodniowe, ale karty wskazują bardzo jasny scenariusz dla Was. Nad czymkolwiek pracowaliście wcześniej, cokolwiek tworzyliście lub gromadziliście, żeby ruszyć, zacząć kreować, to nie traćcie w tym tygodniu najbliższym energii na wszystko to, co mogłoby Was z tej drogi odciągnąć. Inne sprawy być może muszą poczekać. Liczy się to, żeby dopiąć tutaj historię, która w karcie Słońce przyniesie Wam sukces. A co w miłości? Paść buław. Jakieś wiadomości dobre. Bo paść buław jest dosyć optymistyczne, dlatego mówię, że dobre. Albo nowa faza dla części z Was w relacjach, albo na przykład w rodzinach takie fajne, aktywne spędzanie czasu z dziećmi. Ogólnie zostań pozytywny co do spraw miłosnych, to jeszcze chciałam powiedzieć, tak? Bo też jest taki przekaz tutaj. Dla części z Was nowi ludzie, nowe osoby i na razie jest taka wymiana wiadomości, na przykład, wiecie, taki ping-pong, nic tam dalej za tym nie idzie, ale jest to niewątpliwie jakiś przyjemny czas. Dobra. Moje drogie wagi. Teraz Wy, no czytanie dla bliźniąt mega, jakieś takie klarowne. Ty w tym tygodniu, cztery buławy. Waga raczej wydaje się być zadowolona. Coś się stabilizuje w Twoim życiu i to przynosi Ci lepszy czas. Cztery buławy to jest karta dobrego czasu, dobrych wieści, spokoju, satysfakcji, pamiętajmy. Ważny jest dla Ciebie czas z rodziną, z przyjaciółmi. 11-11, takie poczucie, że jestem chroniony, że coś nade mną czuwa. W rezultacie 8 buław, dobre wiadomości jakieś moim zdaniem przyjdą. Ta 8 buław to jest karta wiadomości, to ta listonoszka po prostu pędzi w Waszą stronę, przynosi jakiegoś rodzaju dobrą wiadomość i to jest, uważam, to, co powoduje, że jesteś zadowolony. Słuchajcie, no 4 buław to wiecie, że również karta takich kroków milowych, jeśli chodzi o relacje, w których jesteśmy osobiste. Mawia się, że to jest karta zaręczyn, karta za mąż pójścia, albo, tak jak powiedziałam, kroku milowego, który powoduje, że zacieśniamy tę relację, tak? Że te zobowiązania nasze romantyczne, one się zaczynają jeszcze bardziej zazębiać. No i tutaj w tym względzie pokazują się jakieś wiadomości, jakieś możliwości.
Wyzwanie. Wyzwaniem tygodnia, rada wskazówka. 4 monety. Ok, jeśli nie jesteś na coś gotowa, droga Bago, nie inwestuj w to. To jest moje zdanie. Bo tutaj wyzwaniem mogą być, może być potrzeba kreowania nowego. Ale na ten moment trzeba bardzo być ostrożnym. I to się tutaj pokazało. Może chwilę poczekać, może tydzień, może dwa. Tak? Wstrzymać się z jakimiś takimi, wstrzymać się z kluczowymi inwestycjami, co do których nie jesteś pewny, co do których nie masz przekonania. To jest jeszcze tutaj informacja. Druga informacja jest taka, że masz tutaj zgromadzony jakiś kapitał, jakieś zasoby. I te zasoby stanowią dla Ciebie solidny fundament. Trzeba się cieszyć, to jest owoc Twojej pracy. Okay? Natomiast trzeba się bardzo dobrze zastanowić, i to sugerują karty, czy oby z tych zasobów i w jaki sposób, może inaczej, w jaki sposób, mając to, co masz, możesz powiększać swój dobrobyt, możesz powiększać swoje zasoby. To jest jeszcze taka informacja tu jest. Sytuacja tygodnia. Arcykapłanka przy królu buław. A co w miłości? Słońce. Arcykapłanka przy królu buław. Arcykapłanka jako sytuacja dla Ciebie tygodnia raczej wydaje mi się, że zachęca do tego, żeby oczywiście słuchać swojej intuicji, ona doprowadza do właściwego punktu i tak dalej, ale wydaje mi się, że rozpoznasz jakieś ważne dla siebie znaczenie, coś potraktujesz jako, powiedziałabym, taki znak przewodni i ruszysz do dzieła. Król buław później. Coś Cię upewni w Twoim przekonaniu. I ten król buław, który nam się tutaj pokazał, już jest osobą świadomą tego, co się dzieje, tak? Wie, jak kontrolować sprawy, jak zmienić sprawy. To jest troszkę taka energia naturalnego lidera. Jeśli chodzi o kwestie miłości, macie kartę Słońca. I akurat dzieciaki są na tej karcie, więc w ogóle moim zdaniem kwestie rodzinne, kwestie z dziećmi, bardzo fajne. Dużo przyjemności, jeśli chodzi o sprawy domowe się pokazały, sprawy romantyczne. Słońce też oświetla nam szczegółowo pewne sprawy, tak? Więc tutaj jakiś drobiazg, jakiś detal może być dla Ciebie interesujący, warty uwagi i z drugiej strony, droga Wago, przyniesie Ci radość. Więc tak naprawdę ta sytuacja tygodnia arcykapłanka, przy tym królu buław jeszcze wrócę do tego, wyczekuj w ciszy, obserwując sytuację, być może do momentu, kiedy nie poczujesz, że to jest ten moment, żeby coś powiedzieć, żeby coś zakomunikować, powiedzieć, zakomunikować to samo, ale żeby ruszyć tutaj, tak? Żeby ruszyć. Wyczekaj moment. Dla części z Was arcykapłanka może oznaczać jakąś kobietę niedostępną. To bardzo specyficzne już jakby przesłanie, drodzy panowie. Raczej się do niej nie wbijecie. Ten król buław może by jej chciał, ale tam arcykapłanka zazwyczaj mówi o kobiecie niedostępnej. Dobra, dziękuję wam bardzo. Zapraszam wodniki. Moje drogie wodniki. Zacznijmy zatem. Wy w tym tygodniu, paś mieczy. Wodniczek obserwator. Tak. Ale myślę sobie też, że to może być na przykład zielone światło do realizacji jakichś Twoich projektów. Możesz też być skoncentrowany nad jakimiś swoimi nowymi możliwościami. Tutaj ten miecz, pamiętajmy, on ma szerokie zdolności komunikacyjne, więc to też jest ważne, jeśli na przykład będziesz potrzebował ludzi lub po prostu zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy będą Ci pomagać osiągnąć cel, współpracować z Tobą, ale też poszukiwanie trochę prawdy, taki detektyw, wodnik detektyw. A w rezultacie paź buław, czyli najpierw sprawdzisz wszystko, a później zaczniesz działać, widzisz? Paź mieczy, paź buław. Nowe znajomości też, takie, gdzie na początku się gdzieś tam obserwujemy na przykład, a przychodzi ten moment, gdzie w paziu buław po prostu zaczynamy działać. Nowe inicjatywy też i też na początku, tak jak już wspomniałam, na początku na poziomie, to się pokazuje na poziomie obserwacji, planowania, ok, a później przychodzi ten moment, kiedy z dużym zaufaniem do siebie, wydaje mi się, zaczynamy działać. Z zaufaniem do siebie właśnie w tą nową fazę wskakujemy.
To nas kręci też. Paź buław zazwyczaj mówi o takich energiach, które sprawiają, że jesteśmy do tego pozytywnie nastawieni. Wyzwanie tygodnia. 3 monety. A rada, wskazówka. As monet. Daj szansę jakiejś współpracy albo jakiejś relacji. No, to jest... Będziesz się zastanawiał, dlatego może będziesz obserwował, czy dać temu szansę. Możesz też zobaczyć pracę marzeń, bo 3 monet to często praca marzeń, taka wiecie, naprawdę, że czytasz ogłoszenie, myślisz sobie, wow, po prostu krojone na miarę. No i w każdym bądź razie ten paź buław może wypatrzeć taką ofertę pracy i będziesz się zastanawiał, czy aplikować. No to żeby ci nie zabrakło wiary w siebie, ten paź buław by zaaplikował. Na zasadzie, dobra, raz się żyje, spróbuję. Tak? Ale wydaje mi się, że jako wyzwanie stanowi, że bardziej dla Was stanowi wyzwanie kwestia, czy dać czemuś szansę lub komuś szansę, czy nie. I to może być osobiste, zawodowe, romantyczne. I as monet się pokazuje jako rada, więc uważam, że jeśli dla Ciebie, jeśli uważasz, że jest to zdrowe, żyzne, ma potencjał, to daj temu szansę. Sytuacja tygodnia, 10 buław. A co z tego wyniknie, jak zrzucisz trochę tej pracy? No właśnie, rycerz kielichów. Też jest ktoś, kto się może przyznać do miłości Tobie, albo nawzajem, Ty się komuś w końcu przyznasz. Ten rycerz kielichów może być taką energią, w której już jakby nie chcemy trzymać dłużej w sobie tego, co trzymamy, tylko w tym momencie używamy serca i kierujemy się sercem, żeby po prostu, no... dobić się do kogoś, albo dostać to, czego pragniemy. Tutaj też jest jakiś, powiedziałabym, jeśli będą kłopoty, a co w miłości ogólnie, diabeł? Może masz z koziorożcem do czynienia, koziorożec, to jest, jeśli masz z koziorożcem do czynienia, drogi wodniku, to diabeł, a co potem? 2 monety i potem fruwają mi tu karty. Paś monet. A na spodzie? Cesarzowa. No tak, w miłości diabeł, może zacznijmy od tych pozytywnych stron. Mówi o fajnych spotkaniach nocnych. No, niekoniecznie nocnych, ale o fajnych spotkaniach takich dla dorosłych. A w miłości diabeł, jeśli masz koziorożca, no to trzeba z koziorożcem tutaj jakby naprawdę otworzyć serce i coś moim zdaniem po prostu wyklarować. Omówić, zrzucić sobie jakiś ciężar, który nosisz na sercu, przyznać się do czegoś być może. W miłości diabeł jest też obsesyjny, pamiętajmy, szczególnie przy paziu mieczy, który się u Was pokazał. Więc, moje drogie wodniki, zachowajcie spokój, proszę, bo paść monet to były 2 mieczy, to 2 monet to była. Jest jakaś lekka obsesyjka, tak? Albo ktoś na Waszym punkcie, albo Wy lekko na czyimś punkcie. I to może, że tak powiem, chodzi o to, żeby chyba zrobić jakiś krok i zacząć działać, dać temu szansę, nie zostawiać w głowie tylko i w jakimś lęku, który może być kompletnie nieuzasadniony. Bo diabeł, pamiętajmy, to również lęk, który nas blokuje, restrykcje, które nas hamują, tak? I w tym momencie to się robi dla nas niezdrowe, więc słuchajcie, sprawdźcie sobie proszę ascendent. Jestem świadoma, że energie, które się tutaj pokazały, są bardzo silnie koziorożcowe. Tu, czy dać szansę relacji z koziorożcem, czy nam wyjdzie, czy koziorożec da mi szansę, lub inna osoba, o której nie możesz przestać myśleć, zapomnieć, czy da mi szansę, czy dać jej szansę, no trzeba w końcu moim zdaniem zacząć rozmawiać. 10 buław to jest ten ciężar, to jest 10, więc już jakby kumulacja wszystkiego, więc już zrzucam to z serca. Gestykulacja moja spowodowała, że aż trąciłam lampę, to był ten hałas, który słyszeliście. Więc ta 10 buław to jest ten ciężar zrzucany z serca w tym momencie i kamień z serca spada. I w tym momencie uwalnia się być może coś miłosnego, co w Was drzemało, to jakiś romantyzm, jakiś przełom tutaj jest. Albo na odwrót, albo ktoś względem Was. Bo to Wy wiecie najlepiej, w jakim momencie swojego życia jesteście i co aktualnie przeżywacie, nie ja. Dziękuję Wam bardzo, życzę Wam udanego tygodnia, pozdrawiam i do usłyszenia.